Jasnowidz Jackowski poniósł porażkę, to zrobili w Człuchowie, pomimo tego, że Jasnowidz Jackowski protestował, na to się nie zgadzał, szok i niedowierzanie, a nawet zgorszenie, jeśli chodzi o mieszkańców tutaj Człuchowa. Co takiego tam się wydarzyło, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokujących wydarzeń, które rozegrały się w Człuchowie, a więc rodzinnej miejscowości Jasnowidza Jackowskiego. Pomimo tego, że Jasnowidz Jackowski protestował w tej sprawie, tą sprawę nagłośnił, mówiło o tym różne media, także na moim kanale o tym mówiłem. Chodzi dokładnie o kwestię Kostnicy. Kostnica, jeszcze po niemiecka Kostnica, znajdująca się w Człuchowie. W tamtym roku tak pojawiła się taki pomysł, żeby w tej Kostnicy, pomysł tam starosty, tak, władz lokalnych, żeby po prostu w tej Kostnicy utworzyć przychodnie. Może to jest szokujący pomysł, ale no przebudowano ją, zrobiono remont praktycznie i powstała tam przychodnia psychologiczna, tak, czy tam poradnia psychologiczna, psychiatryczna, tam, no w każdym razie taki budynek praktycznie użyteczności publicznej, budynek po prostu, gdzie przychodzą pacjenci. No i z tym się nie zgadzał Jasnowidz Jackowski, protestował, mówi, że tak nie powinno być, tak, nagłośnił praktycznie całą tą sytuację. Ja też o tym mówiłem na moim kanale, bo według mnie to nie powinno tak po prostu być, tak, moim zdaniem nie wiem, co tam powinno być, niech najlepiej po prostu ten budynek stoi pusty, nic tam niech po prostu niech się nie dzieje praktycznie, tak, natomiast nie wydaje mi się, żeby tam po prostu poradnia, czy psychiatryczna, czy psychologiczna, zwłaszcza, że mają tam przychodzić po prostu ludzie po pomoc, tak, w swoich schorzeniach w byłej Kostnicy. No ale wiadomo, jakby władze lokalne, patrząc z punktu widzenia zagospodarowania budynku, tak, że po prostu jest to budynek, który muszą utrzymywać, który po prostu przekształcili. Oczywiście Kostnica tam została przeniesiona w inne miejsce, ta Kostnica została zlikwidowana, tak, potem po prostu pozostał budynek. No i tutaj Jasnowidz Jackowski cały czas po prostu protestował, mówił, że on przecież wychował się niedaleko tej Kostnicy, niedaleko praktycznie tej Kostnicy mieszkał, tak? Że często widział ze swoich okien kondukty żałobne, jak rodziny przechodziły, rozpoznawały zwłoki swoich bliskich, krewnych, miejsce płaczu, tak? Dramatu wielu ludzi. No, na przykład miał miejsce jakiś wypadek samochodowy, no i przyszła rodzina na okazanie zwłok, zobaczyć po prostu, czy to rzeczywiście jest ich mąż, na przykład żona, córka, syn, czy ktoś inny. No ja powiem w ten sposób, ja no, absolutnie zgadzam się z tym, co mówił Jasnowidz Jackowski, tak, że ten budynek powinien być pozostawiony sam sobie, niech tam nic po prostu nie powstaje, najlepiej jakby tam była jakaś kapliczka, tak, krzyż wstawić, nie wiem, nawet niech to będzie po prostu za kratami, tak, to też nie są dziś jakieś duże koszty, bo wystarczyłoby tam umieścić kamery na zewnątrz budynku, wewnątrz, tak, i to nie byłby jakiś duży koszt dla władz lokalnych. Natomiast Jasnowidz Jackowski całą tą sprawę nagłośnił. Wydawało się, że władze lokalne odstąpią tego pomysłu, przynajmniej ten temat po prostu nie był podnoszony, no a się okazało, że teraz i tak powstała tam przychodnia i Jasnowidz Jackowski jest właśnie oburzony. Wiele osób uważa, że Jasnowidz Jackowski przegrał, tak, no bo można powiedzieć, prowadził taką batalię w mediach, nagłośnił praktycznie całą tą sprawę. Pytanie też jest takie, czy to nie jest wykorzystywanie jakby w pozycji Jasnowidza Jackowskiego, że jest osobą rozpoznawalną, znaną, jeśli chodzi o Człuchów, no jest to oczywista sprawa, tak, i jakby nie, czy to nie jest wykorzystywanie tego, że jest rozpoznawalną, tak, osobą, no i on na przykład teraz twierdzi, a nie, tu nie może być po prostu nic w tej, po prostu tutaj w tym budynku, nic nie może po prostu powstać, no bo on na przykład ma wspomnienia, tak, no a ktoś na przykład może powiedzieć, a nie, w tamtym budynku, gdzie była na przykład jakaś szkoła czy przedszkole, też nic nie może powstać, bo ktoś ma po prostu z tym budynkiem jakieś przeżycia, czy po prostu tak no, doświadczenia po prostu, tak? No więc znaczy ja uważam, że dobrze Jasnowidz Jackowski całą tą sprawę praktycznie nagłośnił, natomiast nie taka forma, tak? No, taka forma tylko, że po prostu o tym było głośno w mediach, nic to nie da, tak? Musiał być jakiś, nie wiem, wniosek formalny, czy jak tam jest po prostu starostwo, nie wiem, czy tam jest jakieś zebranie, no ja mieszkam w Poznaniu, to na przykład to jest zebranie radnych, tak, no to nie wiem, jak to jest w przypadku właśnie Człuchowa, czy jest jakieś tam zebranie, jeśli chodzi o starostwo, jakieś po prostu posiedzenie, spotkanie z mieszkańcami, wtedy mogłoby być po prostu, czy założenie jakiegoś komitetu lokalnego, którzy są przeciwnikami właśnie, żeby tam coś takiego powstało. Natomiast tak czy owak właśnie ta przychodnia powstała właśnie w tym po prostu w tym budynku, tak? Ja powiem w ten sposób, ja mam dziwne przeświadczenie, że i tak po prostu ta przechodnia przestanie tam po prostu funkcjonować. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale nie będzie tam po prostu ta przychodnia. Nie wiem, czemu mam takie po prostu, wrażenie podświadomie, że nawet jeżeli tam po prostu jest ta przychodnia, to ona będzie, ale tylko przez jakiś czas, a później i tak ten budynek będzie, tak jak to mówi Jasnowidz Jackowski, tak, budynkiem, którym tam się nic nie będzie znajdować, nie będzie on przeznaczony do takich celów, jeśli chodzi właśnie po prostu o takie funkcje użyteczne, tak, jeśli chodzi po prostu o takie funkcje użyteczne, no tam też wiadomo znajdowały się zwłoki osób zmarłych, tak, te dusze można powiedzieć, że tam trafiały tych osób, które właśnie z tego ciała wydostawały się w sensie metaforycznym, tak, no bo my tego nie widzimy. Więc na pewno to jest specyficzne miejsce. Ciekawe tutaj nawet powiedział Jasnowidz Jackowski takie porównanie, że Kostnica jest ważniejsza niż nawet cmentarz w ujęciu takim po prostu jakby budowlanym, że pojawiają się informacje gdzieś w mediach, że powstał jakiś na przykład budynek, czy deweloper postawił jakieś bloki na byłym cmentarzu, tak, na przykład już, który już jest nieczynny oczywiście, tak, no nie mówimy na czynnym, no bo to było skandaliczne, nie wyobrażam sobie, że nie wiem, po prostu w styczniu kogoś chowają na cmentarzu, a w lutym po prostu deweloper tam stawia bloki, no to jest absurd, ale no pewnie to byłoby też niezgodne z prawem, ale są jakieś cmentarze, które mają tam 100 czy 200 lat i tutaj Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że w przypadku takich cmentarzy to jest coś innego, bo tam jest fizyczne złożenie naszego praktycznie ciał, a Kostnica ma bardziej wątek, ma po prostu taką kwestię mistyczną, metafizyczną, tak? Tam jest praktycznie często te dusze właśnie tych osób zmarłych tam się właśnie znajdowały. Tak, czy zawsze, tak, i zupełnie to jest inna sprawa. Według Jasnowidza Jackowskiego jest dosyć ciekawa sprawa, no bo my, kostnicy, aż tak nie postrzegamy, tak, bardziej po prostu postrzegamy, że cmentarz jest takim miejscem, tak, często na przykład ludzie mówią, ojej, a co by było, gdyby na przykład człowiek tam w nocy by został postawiony na cmentarzu, pewnie strach, albo duchy by go straszyły i tak dalej, a tu się okazuje, że według Jasnowidza Jackowskiego w takiej po prostu, można powiedzieć, hierarchii Kostnica, a cmentarz to ta kostnica w sensie duszy, tak, no bo wiadomo, cmentarz też należy się szacunek, trzeba dbać o groby bliskich, krewnych, zmarłych, tak, odwiedzać, sprzątać je paliznicze, zapaliznicze, natomiast tutaj ta kostnica, no więc ja mówię po prostu, moim zdaniem prędzej czy później ta kostnica, ta wola Jasnowidza Jackowskiego, ja nie mówię, że teraz nagle po prostu władze czy decydenci zmienią decyzję, ale coś się wydarzy, nie mówię, że coś strasznego, ale na przykład, nie wiem, okaże się, że nie spełnia jakichś wymagań budowlanych, sanitarnych, albo coś się po prostu będzie innego, tylko to będzie pewnie taka informacja, która mimochodem gdzieś po prostu pojawi się w mediach, wszyscy o tym zapomną, ale moim zdaniem taka będzie sytuacja, także ta kostnica przestanie praktycznie tam pełnić tej funkcji, tej po prostu przychodni. Tak? Tak mówię, no to też nie jest duży budynek, żeby to były jakieś duże koszty, można po prostu, tak powiedziałem, zrobić tam kapliczkę, postawić kraty przy wejściu, żeby ludzie mogli się tam pomodlić, postawić kamery, tak, tutaj zachować praktycznie tutaj bezpieczeństwo, tak, żeby nie było to w jakiś sposób niszczone, czy jakieś wandale by nie chciały tego okraść, czy po prostu zniszczyć, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, żeby to przekształcać czy na przychodnie, tak, poradnię psychologiczno-psychiatryczną, czy na jakiś inny budynek użyteczności, tak? Wydaje mi się, że po prostu powinien ten budynek tam po prostu on się znajdować, tak, powinien być oczywiście jakiś doprowadzony do porządku, tak? Wyremontowany, bo to jeszcze jest po niemiecki. To służyło jako kostnica jeszcze przez wiele lat w czasie komuny, no później już po prostu ta kostnica została, może nie zlikwidowana, bo to brzydko brzmi, tak, ale po prostu przestano korzystać z tej kostnicy i to, tak, te ciała, zwłoki po prostu przenoszone są do kostnicy, które znajduje się w nowym miejscu. Także tak wygląda sytuacja. Pytanie, czy to jest porażka? Być może teraz jest to porażka, ale wydaje mi się, że po prostu ta kostnica, nie wiem dlaczego, ja nie mam żadnej mocy sprawczej, tak, ale mam dziwne takie wrażenie, że ta kostnica w przyszłości nie będzie ona funkcjonować, tak, tam, że nie będzie tam po prostu żadnej przychodni. No ale zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grzew dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się.